jak on śpiewa orędzie paschalne. Słuchajmy go, trzymając w rękach zapalone świece. Dziękujmy Bogu za Chrystusowy dar zmartwychwstania, za zmazanie niewinną krwią różnego zapisu starodawnej liczby. Podziwiając jasność płomienia świecy paschalnej, cieszmy się, że Chrystus zmartwychwstały opromienia swoim blaskiem całą ziemię i każdego z nas. Dzięki niemu wolni jesteśmy od mroku i lęku śmierci. Thank you.
Aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności.
ptactwem powietrznym, nad wodą, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Począł Bóg i błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zatrudnili ziemię i czynili ją sobie poddane, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarna po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem. Wszelka trawa zielona i stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, na którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie i podjął. Oto Słowo Boże. Dostrzegł z daleka tą miejscowość.
Zostańcie pod osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca: Ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, zapytał: oto ogień i drwa, gdzież jest i ognia na co opalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie i ognia na co opalenie, synu. I rzekli, i szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tym drwach na ołtarzu. Potem sięgnął ręką wody, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet tego syna jedynego. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swojego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama oraz do mnie: przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie.
nie kruszają drogę. Ty zaś podnieś swą łaskę i wyciągnij rękę nad Boże i rozdziel je na Twoje, a wejdą w sobie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł na przodzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup o Bogu również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stojąc między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam było Bóg ciemnością. Tu zaś oświecał oświeca noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mój wzór po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie ma walczyć z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, która od czasu dnia wróciła na swoje miejsce. Egipcjanie uciekają w biegnie na przeciwfalę i pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło w morze ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur wzwód po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, które dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana.
i przeprowadzimy się przez Morze Czerwone, obecnie przez wodę szturkowanie wszystkie narody do zbawienia. Sprawamy cała ludzkość, weszła do liczby synów Abrahama i wystąpiła godności ludu wybranego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomnił się teraz wielka noc przed Bogiem, a w tej świątyni znowu zacznij radosny hymn pochwalny, bo Bóg spełnił swoje obietnice i napełnia weselem swój Kościół na całej ziemi. Chwała na wysokości Bogu. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do jego śmierci, zostaje.
zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak więc i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie. Młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę.
i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Idzie przed nami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Oto słowo Pańskie. Zobaczmy, kochani, że Pan Bóg, tak mówiąc po ludzku,
i robiono wszystko, aby ich jeszcze bardziej uciskać. Ale pojawił się Mojżesz i pojawiło się to spektakularne wręcz przejście przez Morze Czerwone. Niesamowite. Niesamowite to, że to cudowne przejście, to czekanie, które usłyszeliśmy, jest jakby podstawą żydowskiego święta Paschy. Święta przejścia. Bo naród wybrany zostaje wyprowadzony z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Zostaje wyprowadzony z niewolnictwa do wolności. Paschy Jezusa Chrystusa. Przejście z niewoli śmierci do życia. I moi kochani, to być może kolejna niewiedza paschalna w naszym życiu. I być może Pan Bóg po raz kolejny dzisiaj chce w tę noc, w ten wieczór z wielką mocą wejść w Twoje życie. Tak jak wszedł w życie narodu wybranego, tamtejszej ludzkości, tak się pragnie wejść w Twoje osobiste życie. I Pan Jezus dokonuje dzisiaj tego nowego przejścia. Przejścia ze śmierci do życia. I to właśnie Chrystus zmartwychwstał, przeciera nam ten nowy szlak. Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem. Jezus, który wkroczył poprzez symbol paschału, tej palącej się świecy, najważniejszej dzisiaj, w mroki tego Kościoła. Chrystus, który udzielił nam siebie, kiedy odpaliliśmy te świece, które przynieśliśmy od paschału. Jezus, który udziela nam cząstkę siebie i rozproszył nam naszego serca. Zobaczyliśmy siebie, zobaczyliśmy innych wokół siebie. Ale Chrystus dzisiaj pragnie też w Twoim życiu przerzucić jakby pomost. Pomost, który pozwala Ci przejść przez morze zła, upokorzeń, morze niezrozumienia. Rzeczywiście ostatnio byłem świadectwa młodego człowieka, który w sposób piękny bronił swojej wiary. Kiedy można powiedzieć, został wręcz wyśmiany, kiedy dla niego ważniejsze było uczestniczenie w obrzędach Wielkiego Piątku niż Rzysi. Świadectwo wiary młodego człowieka. Człowieka, który przede wszystkim pragnie spotkać się z Chrystusem zmartwychwstałym. I rzeczywiście, gdyby nie Jezus, gdyby nie to, że On nam przerzuca ten pomost przez morze upokorzeń i zrozumienia na ten drugi brzeg, gdzie jaśnieje nowy blask światła, nie bylibyśmy w stanie dawać tak ważnego i tak dzisiejsza liturgia, siostry i bracia, przybliża nam to wszystko. Liturgia, która jest bogata w Słowo Boże, znaki symbole. Ale wreszcie ktoś może zapytać, czy w tej dzisiejszej liturgii jest ukryte coś więcej niż tylko spojrzenie na całość tego świata. Przede wszystkim jest tutaj ukryty klucz do zrozumienia sensu tych dzień, sensu ludzkości na współczesnym czasie. Moi kochani, wiemy, że te czasy, które są naznaczone cierpieniem wielu naszych braci chrześcijan, z którymi chcemy duchowo się połączyć. Tych, którzy cierpią na Bliskim Wschodzie, tych, którzy cierpią na Ukrainie, tych, którzy cierpią w różnych zakątkach świata, oddając życie za Chrystusa. My mamy rzeczywiście komfortową sytuację. Ale zrezygnuję z stwierdzenia i powiem, że nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok. I dzisiaj Jezus nam chce pokazać, że to jest właśnie sens naszej wiary. Nie tylko tej wiary kolorowej, pięknej, ale tej wiary czasem, która wiąże się z cierpieniem. Bo zobaczmy, że Chrystus przeszedł Gehennę w Wielki Piątek. Czasem nawet sobie nie zdajemy sprawy, jaki to był ogrom cierpienia. Tego fizycznego, ale i tego duchowego. Ale ta cisza jako sobotnia przeszła w porę zmartwychwstania, przeszła
Wypisaliśmy znamienne słowa. Chrystus jest Alfą i Omegą, jest początkiem i końcem. I ten krzyż jest klamrą, która spina niebo i ziemię. I wiemy, że taki jest sens rozpostartych ramion Chrystusa na krzyżu. Bo krzyż Jezus z tymi ramionami rozpiętymi obejmuje całą ludzkość. Tą, która była, która jest i która będzie. Obejmuje dzisiaj każdego z nas. I tak objętych prowadzi nas do swojego pustego grobu. Zobacz, mnie tu nie ma. Ja żyję. Czy ty w to wierzysz? Czy jest to dla ciebie tylko wspomnienie tego wydarzenia sprzed 2000 lat? Jezus obejmuje ciebie dzisiaj z ramion krzyża i prowadzi cię do tego pustego miejsca, gdzie siedzi mu młodzieniec, mówiąc: nie bój się. Nie bój się, ja zmartwychwstałem. I w tym Chrystusie, który nas obejmuje, który nas kocha, wszystko odnajduje swój sens. To, co małe i wielkie w naszym życiu. To, co być może trudne. A może i nawet ten grzech, który nas gdzieś dobija, załaduje. Bo w Chrystusie ma sens wszystko. Nawet nasze trudne doświadczenia. Bo zobaczmy, że my cofamy się często przed cierpieniem. Może i bywa tak, że wstydzimy się naszej wiary. A Jezus nie cofnął się przed grzechem, choć mógł to zrobić. I dał sens każdemu ludzkiemu krzyżowi, nawet temu najbliższemu. Moi kochani, dzisiaj gromadzimy się wokół światła Chrystusa po raz kolejny. Dzisiaj możemy i dokonamy po raz kolejny świadomie wyboru, by zrezygnować z tych praw, które rządzą światem. By zrezygnować w swoim życiu z pychy, egoizmu, zachłanności, zazdrości, tego wszystkiego, co rujnuje nasze życie. Co rujnuje życie nasze osobiste, ale też życie społeczne. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że jest. Za chwilę nastąpi liturgia chrzcielna. Będziemy po raz kolejny publicznie wyznawali naszą wiarę w Chrystusa. Uczyńmy to w sposób świadomy. Świadomy, wypowiadając każde nasze wierze. Wyznamy swoją przynależność do Chrystusa, ale i też nie tylko. Bo będziemy gotowi poprzez ten fakt dawać świadectwo naszej wierze. Dawać świadectwo prawdzie. I nie wiemy, to co już wspomnieliśmy, co tu wspomniałem, co będzie za chwilę w naszym życiu. Ale pamiętajmy o tym, że potrzeba wielkiej czujności, by nie dać się wciągnąć w ciemność tego świata. Wielki Piątek, siostry i bracia, pokazał nam, jak bardzo kosztowne jest świadectwo. Jak bardzo kosztuje nas czasem to, że wierzymy do Chrystusa. Ale Bogu dzięki nie jest to bez. Wielki Piątek nie jest końcem, ale jest dalej. I wiemy, że Chrystus zmartwychwstał. Wyśpiewaliśmy radosne Alleluja i z tego faktu jesteśmy szczęśliwi. Dlatego, moi kochani, niech ta dzisiejsza liturgia, niech to nasze dzisiejsze świadectwo, niech te wszystkie słowa, znaki, symbole, które tutaj do nas docierają, sprawią, że będziemy dumni z faktu, że jesteśmy chrześcijanami. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Rozpoczyna się liturgia chrzcielna. Noc paschalną Kościół zawsze udzielał chrztu, a nawet gdy nie chrzczono dzieci, poświęcał wodę chrzcielną na znak, że wszystkie sakramenty czerpią moc z misterium paschalnego, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Poświęcimy teraz wodę, wspominając znowu świętą historię. Bóg posłużył się wodą, by głosić swoje wielkie dzieła, a dziś w swoim Kościele przez tę wodę dostępujemy łaski chrztu. Wspominamy też w modlitwie wszystkich świętych, bo w nich najpełniej pokazała się moc Chrystusa Zmartwychwstałego. Oni wspierają nas, swoich braci w wierze, którzy od momentu chrztu podążają za Zbawicielem.
która się znajduje nad tą wodą od łaski Boga, Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Boże, niech te zapalone świece przypomną nam nasz moment chrztu.
gdy zostaliśmy przyjęci przez Chrystusa i przez Kościół. Wtedy nasi rodzice w naszym imieniu wyrzekli się zła, które niszczy duszę człowieka i wyznali wiarę Boga, który go odkupił. Dziś możemy sami złożyć przysięgę chrzcielną i odnowić przed Bogiem naszą wierność. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani bez Chrystusa w Jego śmierci, a razem z Nim wroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40. postu odmówmy przyrzeczenia chrztu świętego, których nie wybyście, żegliście z Boga i Jego spraw, a przyrzekliście służyć Bogu Świętym w Kościele katolickim. Zapalamy teraz. Thank you.
wielkiej łaskę Chrztu Świętego, przez który zostaliśmy w Chrystusie wskrzeszeni do nowego życia. Teraz zmartwychwstały Pan zaprasza nas na swoją ucztę paschalną. Sakramentalny sposób dokona się w ofierze paschalnej przejście Chrystusa przez śmierć do życia, którego i my stajemy się uczestnikami. Dziękujemy Bogu za tę wielkanocną ofiarę i za baranka paschalnego Jezusa Chrystusa. Wprawdzie cała dzisiejsza liturgia to wielki hymn pochwalny na cześć Boga, ale teraz szczególnie dziękujemy za wszystko, co wydarzyło się kiedyś, a teraz staje się obecne dla nas przez dar tej i każdej Eucharystii. Proszę modlić się za zmarłą Wandę, Walerianę i Aleksandra Lewandowskich, rodzeństwo dziadków z obu stron, ksiądz Rafał modlić się za zmarłą Jadwigę Astus, ksiądz Janusz za zmarłą Jadwigę Franciszka Lester, rocznicę śmierci Franciszka, brata Krystiana i ojca Waltera Perli, rocznicę śmierci Krystiana. Ja natomiast modlę się o Boże błogosławieństwo dla Michała w dniu urodzin. Amen.
Swoje święte i czcigodne
Wszechmocnego obnaża Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, otrzymaj obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie swoimi świętymi apostołami, męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, that's
bo rzeczywiście nastał czas radości ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. A człowiek żywej wiary jest radosny, choćby był jak baranek ofiarny, bo czasami w życiu tak przecież bywa, że niczym baranki ofiarne bywamy, ale jeśli jest żywa wiara, to jest i radość. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. Muszę powiedzieć, że podziwiam tych, którzy są obecni dziś, bo to są ci, którzy bywali i we Wielki Czwartek, i we Wielki Piątek, są dziś i wielu z Was jeszcze będzie na rezurekcji. Proszę zauważyć, że jak zaczęliśmy świętować we Wielki Czwartek, to nigdy na końcu żadnej liturgii nie było błogosławieństwa. Bo święto zaczyna się Wielki Czwartek, ciągnie się przez Wielki Piątek, Wielką Sobotę, aż do Zmartwychwstania. Dopiero wtedy błogosławieństwo. To jest jedno wielkie święto. I wielu z Was w tym jednym wielkim, długim święcie uczestniczyło, mimo że to przecież nie praca, mimo że to przygotowanie do świąt. I za to Wam bardzo chcę dziękować, że mogliśmy wspólnie przeżywać wspólnotowo te wielkie misteria naszej wiary. Dziękując Wam, to wszystkim obecnym w sposób szczególny chcę podziękować tym, którzy w sposób szczególny włączyli się w przygotowanie tych dni. Może zacznę właśnie od śpiewających. Przyznacie, że śpiewy były rewelacyjne. Choć jednego mi brakło. Chciałbym jeszcze zobaczyć. Tu z przodu. To było to naprawdę pięknie. Nie przyznacie mi racji. Powiedzieć sobie wzajemnie przepraszam.
Nie bójcie się być dobrze. Nie bójcie się być Jezusowi. A jak ten lęk przezwyciężymy wszyscy, to trochę nieba będzie na ziemi. Najpierw te święta, a później w codzienności. Życzę Wam, by ten Chrystus, który przyszedł do nas i który w tę noc przychodził do ludzi przez wieki i wspominaliśmy te historie Jego przyjścia do ludzi, On przyszedł dziś do nas, w tej Eucharystii. On przyknął nasze serca i spośród nas. Obyśmy go z wiarą potrafili przyjąć i doświadczyć tego pokoju i tej radości, którą przynosił, a która pięknie wyśpiewana była, zwłaszcza w tej ostatniej pieśni o barankach. Niech Pan będzie w naszych domach, rodzinach, niech obdarzy zdrowiem, pokojem, radością i wszystkim co najlepsze. I zapraszam na rezurekcję, na szóstą ramę, gdzie to, co się wydarzyło tej nocy, ogłosimy światu, że Pan zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Wszystkiego dobrego. Pochylcie głowę na błogosławieństwo. Niech uroczysto święta nas błogosławi Was Bóg Wszechmogący i zachowa Was od wszelkiego grzechu. Amen. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna